Cześć, tu Patur, witam was w odcinku z Farming Simulator 19, którego sobie dzisiaj po raz pierwszy zagramy, ponieważ unboxing był, ale to się nie liczy jako gameplay, no nie? Ale jak widzicie, pewnie się spodziewacie, że to będzie taka seria, że sobie zaczynamy od maszyn tam podstawowych. Rzuć to piłkę. Zaczynamy sobie od maszyn podstawowych, rozwijamy się, ale my tutaj będziemy grać inaczej, jak tam widzicie, gdzieś w tyle stoją tam sobie dwa bizony. Ta seria będzie polegać na tym, że będziemy sobie robić tak jakby zagraniczny PGR, nie będziemy kupować największych maszyn, tylko będziemy sobie kupować takie te mniejsze, ale w większej ilości. No to pokażemy wam, co tutaj mamy. Tutaj mamy nowość na naszym gospodarstwie, to jest Valtra, taka ładna, niebieska. Najnowszy traktor na naszym gospodarstwie. Tutaj mamy największy traktor, to jest Case. Tutaj mamy talerzówkę Agromasza. Dalej mamy pług Agromasza. Tutaj mamy siewnik Amazon, nawet czapkę mam Agromasza. I dalej, to nie są wszystkie traktory. Tutaj mamy ten kultywator podstawowy, trzy obciążniki i tutaj mamy ładowacz czorołowy. Najstarszy traktor na naszym gospodarstwie Fiat. Później mamy Arma Traka. No ten traktor to mi... Co ty myślisz o nim? Mi on się strasznie podoba. Ten taki czerwony. To ja idę. Idzie. Patrz, idzie. Patrzcie, idzie. Ale poślało idzie. Ten, co oni myślisz? Kurde, czerwony. Mi tam się fajny, on podoba. Mały i wygodny. No fajnie. I tutaj mamy dwa fędziki, też takie starsze. No to to jest drugi najnowszy na naszym gospodarstwie, a reszta to są takie stare, ale dobre. No. Tutaj mamy silos i tutaj mamy kombajn. Dwa bizony i mamy jeszcze New Holland tego początkowego. Dalej mamy przyczepy Fortrite'a i dwie przyczepy Stroutmana i Farmtecha. Dobra, i tutaj jeszcze sobie kurnik postawiliśmy. No to co będziemy dzisiaj robić? Pojedziemy sobie żniwować. No to to jest chyba takie dosyć proste do wymyślenia, że jak się coś zaczyna, to się zaczyna od żniw. Weźmiemy sobie tamten żółty, tego New Hollanda, weźmiemy go sobie na początek. Ty weź już odpalaj bizony, rozgrzewaj. W sumie ciepło jest, ale nie wiadomo, czy odpalą, więc je tam palę. Tego sobie... Ale wjechałem prawie na przyczepkę. Głośność, dobra. Żeby to nie było za bardzo. Wjedziemy sobie tutaj w pszenicę, tamtego sobie ustawimy pracownika. Tam hen po drugiej stronie pola. Tam jest taki PGR trochę. Nie do końca PGR, no bo nie jest PGR-em, bo to jest gospodarstwo bardziej prywatne, nie państwowe, ale chodzi o to, że jest jak PGR. Janusz rolnik wjechał tam z taką prędkością, że tego nie zobaczysz. Ale wiesz co, Janusz? Jest sprawa taka, bo tutaj ustawimy pracownika, a tyś wjechał, to sobie nie poradzi. Bo to jest dopiero radę. My jedziemy po drugiej stronie pola. Nie, daj spokój, nie, ja wracam się z powrotem. Nie, to nie wracasz się, tylko za chwilę się... Słomę mam robić. Przestawisz się za chwilę. Słomę mam robić. Jak dojedziesz tam, nie da się nic innego bizonem robić. Kurwa, ale to w ogóle duże. Ile to hektarów ma? No, nie wiem ile. Duże, bo to jest PGR. To o betoniara. Pewnie wylewkę robiła. Jak można z logiką? Co? Co na... To nagrywasz? Cały czas nagrywam. Z gaz. Możesz to wyciąć. Zdech bizon. Jak człowieku, jak ja zobaczę na YouTubie, że to nie byłby wycięte, to ja ci zgłaszam. Co? Zgłoszę twoje wszystkie filmy i cię wypieprzą. Cały YouTube. Na pewno nie wypieprzą mnie, bo moi widzowie są dla mnie tak zaufani, że nikt nie wypieprzył z YouTube. Nie, dobra pozycja. Chodź tutaj.
Czekaj, nie ruszaj się ja z tym bizonem. Ja mi tym pracownikiem jedź tu dojedź. Czekaj, jedź z tym bizonem do mnie. To ci pokażę, co zrobię. Czekaj, muszę to... No nie. Czekaj. Coś tam się dzieje. Coś tam się dzieje. Krótkofalówka gdzieś się podziała. Aha, zakończył pracę, zarąbiście. Kiero... No mówiłem ci, że zakończy pracę przez ciebie. Jedź tutaj koło mnie. Gdzie ty tam się pchasz? Gdzie ty tam jedziesz? Po drugiej stronie jestem. A ty jedziesz, naokoło. No to zawróć w tej chwili. Kierownik... Ja muszę tutaj upewnić. Co on robi? Co on robi? Nie wytłumaczysz. No zwłaszcza mi nie wytłumaczysz. Jadę mini się, tra la la la. Gdzie on jak sobie to nagrywasz, to jesteś... Patrzcie. Ej, gościu, trzyma siedzenie w tym bizonie. No serio. Masz to wyciąć, człowieku. Ale co ty ja mam wyciąć? Dobra, nie. To co nagrywasz? Dobra, ej, chodź tutaj. Jaka? No gdzie ty tam pojechałeś na drugi koniec? Pojechałem, bo musiałem pominąć pracę. Jedź tutaj, gdzie stoi mój bizon. Ja tam go nastawię zaraz. Lecę do ciebie. Gdzie mam to dać? Co masz dać? Bizona? Do pracownika. No jedź, nie dawaj pracownika nigdzie, jedź z bizonem tam, gdzie ja jestem. Gdzie ty jest? On chyba nie ogarnia, o co chodzi. Tak mi się coś wydaje. No po drugiej stronie pola jestem, na drugim końcu. Kuźwa, ja byłem przed chwilą. No to mówiłem ci zawróć, a ty nie chciałeś zawrócić. Dobra, jadę. Mówię ci zawróć, a ty uparcie nie zawrócę, no to... Przykro. Dobra, jadę już. A... No gdzie ty jedziesz, czuczku? Ja nie jestem tym żółtym, ja jestem czerwonym. Zniszczył nam zboże. O ja... Ja to nakrywam. Ej, widzisz, gdzie jestem? No? Jestem w tym czerwonym. Jedź tutaj koło mnie. Ale gdzieś ty... No ja tutaj stałem cały czas i ci mówiłem, zawróć. Gdzie ty tam wjeżdżasz? Ty nie rozumiesz, o co chodzi. Czekaj. Wyjdź z niego, ja ci pokażę, jak będziemy jechać. Dobra, tego zostaw. Bo ty nie rozumiesz do końca, o co mi chodzi. Ładnie pole objechałem, co nie? No cudownie, Patryk. Całe zboże starasiłeś. No, dobra, ty zatrzymaj się. Zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się. Dobra. No gdzie ty skręcasz? Bo jadę. Ja pamiętam, że w 15 w bizonie była paka z flachą. Co już wiem, gdzie ona się podziała. Jak ty jedziesz? Popsuty drążek sterowniczy. Ale jadę. Będzie fajny moment. Ej, czekaj, zrobimy sobie miniaturkę. Ale ja to ej, zatrzymaj się, miniaturkę sobie zrobię. Ach, jak kosi. I co ty robisz? Gdzie ty wjeżdżasz? Ej, ale czekaj, muszę to teraz ten. Nic nie, nie wracaj się. Nie wracaj się, czekaj. Chodź tu. Wjedź tutaj obok mnie. O, dzięki. Dzięki, że wyszedłeś. Czekaj. No czemu ja nie mogę wejść do tamtego? No, opatrzcie. Dobra, ja tutaj wjadę. I ty nie ruszaj, ja sobie screena zrobię. O, te bizony takie... Rzeczywiście ma uszkodzony drążek sterowniczy. Fakt potwierdzony. Nie ma innej możliwości. Ej, czekaj, nie, zatrzymaj się. Zatrzymaj, no ej, ty sobie musisz oglądać gdzieś odcinek z PGR-u. Dobra, tyle, nie ruszaj się. Ja sobie zrobię screena. Screenshota. Na miniaturkę, o. Szybko! Podjedź troszkę, tyle. Aż, dobra, nie ruszaj się. Dobra, czekaj, gdzie to jest? Tu, dobra. Git. Jedziemy. A ten co zakończył? Ej, patrzcie, stoi.
Paczko stoi. Czemu, no czemu ty jedziesz tak krzywo? Tamten był krzywy. O kurwa, szybciej wyprzedzę cię. Ja się pytam, czemu ty jedziesz tak krzywo? Bądź koguta. A po co? O jajco. Nie potrzeba. Ja jadę, jam tu jest kierownikiem. Czekaj, jadę nastawić ten czek. No co tu się dzieje? A gdzie się mechanik na urlopie się wyleguje? Dobrze idę! Ej, czy ja mechanikowi dałem urlop? Bo jakoś te zepsute bizony są. No trochę lipne. No to właśnie, no to coś, to się nie naprawił. Na YouTube to zobaczy. To wyciąć. Nie, masz to z tego fany moment zrobić. No nie, ja fany no moment nie robię. Nigdy się nie robi sobie fany moment. Czy słyszałeś kiedyś o tym, żeby ktoś sobie zrobił fany moment? Nikt nie robi sobie fany moment. To jest niezgodne z etyką YouTube'a. Od tego są kanały. No szybciej jedziemy. Jedziemy, śledzie. Nie, bizon. Polska siła, polska moc. Teraz ty zaśpiewaj. Alleluja. Jedziemy, bizon. Chyba ci się nie zrymowało. Wiem. No, o, też kamerę zmieniłem, dobra, nie. A zmienił kamerę. Ach, osiągnięcie. Level. Level hard. Level hard. Yeah, next level. Już myślałem, że zbiornik mam pełny. Bo tak przyspieszył na mnie. Nie. No wszystkie jadą 10 na godzinę, ty to szybko jest. Ale zauważyliście, że te bizony teraz mają inny kolor? Poprawili, bo wcześniej były takie różowe, teraz są rzeczywiście czerwone. Nie, no to nadal różowe. No, no dobra, już myślałem, że stoi. Już bym go zwolnił. Ja cię zwolnię na gonie. Zwolnię cię. Czemu zwalniasz ty bizon? A, ja jestem lepszy. No i co robisz? Co robisz, typie? Co ty, typie, robisz? No wziął mnie na kosę, patrzcie. Na kosę, jak w CS-ie. Jak Fortnite w CS-ie. Nie. No też nie. Do tyłu, do góry i w górę i w. Też nie ma, co bardzo śmieszne. Do przodu i do góry i w. Dobra, jedź. Nie. O, ptak. Poszedł ptaszek. Chytaj. Co? Ptaki są takie idiotyczne. Nie, fajne są. Tak, lepszy to niż. Lepszy taki ptak niż żaden. Latają se tak. Ale tamten zamek jest. Nie. Nazywamy to zagraniczny PGR czy PGR pod zamkiem? To jest funny moment z PGR. Funny moment z PGR, ale ja nie wiem, czy każdy odcinek będzie taki funny moment. No, no już zupę my zrobili. Co? Ten lupę odcinek, zrobili, ja już widzę milion wyświetleń pod tym odcinkiem, przecież on będzie taki śmieszny, że... No, ale na pewno ktoś to oglądnie, bo są kanały, które oglądają. No widzisz, na pewno ktoś to oglądnie. No czemu robisz mi jaka? Nie! O nie! O kurwa, nie! Skończyło, no pełne, pełne. No to jedź po przyczepę. Dobra, nie. Ja pojadę, no ja. Ja jadę po przyczepę. Ja już jadę. Jedziemy, sypiemy tu. Kurwa. Ja już jadę po przyczepę. Sypię. Późniłeś się. Sypię. Ja biorę walterkę. Ja sypię. Nie na syp. Ziemię. Nie, na nie syp na ziemię. Będziesz zbierać to później. No, ale mam łopatę przecież. Ty będziesz trzymał worki. Już myślałem, że nam bizony ukradli, a myśmy je sobie sami ukradli. A ja se zapnę 3 przyczepy. Ale hardcorem będę. Patrzcie. Gdzie po kultywator jedziesz? Czekaj, bo do mnie teraz dopiero dotarło, że ty się po kultywator wybierasz.
Nie wiem po co ci. Leverhard. Leverhard to jest to, że zapiłem 3 przyczepy. Ile? 3. Słabo. Nie wiem, tyle mi wystarczy zdecydowanie. Uuu, jak pięknie te bizony ustawił. Ale śmiecznie. N. G. Też. G. N. G. N. N. G. N. G. N. Dobra, wszystkie plandeki wystawione. Nie, nie trafisz. Tylko nie trafisz. Paki. No. Te rury są za nisko. Weź je na spawa. Trzeba je przespawać. O kurio. Zdecydowanie trzeba je przespawać. Nie no, co mnie pchasz? I kto cię pcha? Nikt cię nie pcha. Tak jest, sypiemy. Ziarno po ziarenku. Gdzie, bo bez nie... Leci co ziarna. Leci pieniądz, leci chleb, leci wszystko. Leci przyszłość narodu. Gajle to na będzie strach. Co? Lez, no. O, wypróżniłem się. Ło. No jeszcze leci. Leci. Jeszcze leci. Było. Ojejku, fany moment z tego będzie. Kto robi fany moment, niech już się przygotowuje. Ale ci powiem, że szybko idzie. O kuźwa. Jeszcze by się przydało, ale nie, dobrze, że nie mamy bolarki, bo byśmy nie zebrali tej słomy na pewno. Tak porozrzucona, że jest. Ja pójdę kupić. Jedzie! A po co nam? Ale on jedzie, idiota. 15:10. A u nas jest 19, ile? Nie, u nas jest 20:30. No nie mów może, o której nagrywamy, bo to jest... Filmik będzie o 22. Co? Film będzie o 22, tak mówisz? Dobrze, że nie renderuję Vegasem, bo jakbym renderował Vegasem albo w ogóle robił coś, co się nazywa renderowanie, to byście ten film ale dostali najwcześniej o 1 w nocy. Ole. Ruszyła maszyna, już nic nie zatrzyma. Rura! Co rura? Rurę schować. Nie, bo bizony jeżdżą z rurami otwartymi, bo to jest bizon. Żeby dobrze, ja też jadę. Żeby mu rurę zamknąć, trzeba wyjść z bizona. Nie wiedziałeś, że to... my tutaj mamy, tutaj się majster postarał. Nam założył te hydrauliczne. To jest postarane, tylko nie wiem, czy my się zmieścimy teraz. Jedziesz, dobra, rurka. Się nie zmieścimy. Dobra. Trudno, jeszcze ci czekaj, o masz. Pyk. Co jest, kuźwa, zahaczasz? No co zahaczyłeś? O nie! Poszedł, o nie! Jak krzywo jadę. O, dobra, nastawiam pracownika, może jako prosto pojedzie. Nie, to walta... Ale piękne! To jest cudowne, okay. Ta Valtra jest cudowna. Wiem, że masz 80%. A kto ma 80%? Ten? New Holland ma 80%? Nie, z Bizona na pewno nie ma 80%, bo to by było... Jak? No jak? Dobra, cyk. Wyładowywuj się. O, betoniarka jedzie! No już dzisiaj jechała, coś gdzieś robią. Pewnie na mieście wylewkę robią. Tak, a gdzie to miasto jest? Pod Ledi. Tam gdzie jest Ledi, tam gdzie po 7 Daysy codziennie latasz. Ty, McDonald's jest tu gdzieś? Nie ma. To bida. Bida, ale tutaj jest wieś, tutaj masz jajka, nie trzeba ci McDonalda. Ja McDonalda. Ale te bizony tam fajnie wyglądają. Jedziem śledziem. Ej, bo tamten zaraz wiedzie w ciebie. Gdzie mi te kierunkowskazy włącza? On kierunkowskazy włącza? Ty włączyłeś. Żartujesz? No to genialnie. Jak cofam do tyłu, to mimika. Dobra, jak go... Serio?
Mignął ci. Trzeba było jechać dobrze. To nie, to te czerwone migają, bo jak się trzeba, to migają. Dobra. Ło. Tutaj ci zostawiam, tam zostawiam temu żółtemu. A gdzie ten żółty jedzie? No ej, nie jedź tam, nie jedź tam, jedź po drugiej stronie. Dobra, zmieniamy tory i... Szyk przestawny. Jedziem śledziem. Wesołych świąt! Zwariowane żniwa. Rolnik Bartix. Wesołych świąt! 10 grudnia. Czekaj, jak ja mu zaraz podjadę, to już się nauczy, że się kierownikowi nie podjeżdża. Patrzcie. Jedzie rolnik, nie wie. No ej, popatrz się! On chciał sypać do mnie. Ej, zatrzymaj się. Idiota. Ej, on mi chyba chciał do zbiornika do mnie, sypać. Ej, rozumiesz to? Ja do niego cofnę tam. On mi do zbiornika chciał sypać. Ja też chcę. Ja też. Mi tam sypnie, chodź tu. Patrz. Frajerze, ty musisz to nagrać, chodź tu. Sypaj do zbiornika. Tak jest. Sypaj. Używam. No gdzie ty jedziesz? Ej, czym? Co ty robisz? Okay. Czekaj, ja go zablokuję. Ja go zablokuję. Zablokuj frajera. No. Podjedź, cofnij. Pan? Ale nie tak. A ty wiesz, gdzie on ma zbiornik w ogóle? No tu u góry. Tam jest taka klapka u góry. Otworzę ją. Nie da się jej otworzyć. Znaczy da się, ale... Ty. Nie, jeszcze troszkę musisz cofnąć. Jeszcze trochę cofnij. Cofaj, chyba. O tyle. No i jeszcze do przodu, ja. Czekaj. Wezmę. Ja wejdę. Ja zaraz. Dobra, nie ruszaj się. Jasne. Sypaj to. Ja, chyba się nie da. Ale ja nie wiem, co to ma być w ogóle, takie magie, że on sobie będzie sypać do zbiornika, no. Tego nie ogarniesz. Frajer uciek, o ty! Frajer uciek! O, ale mi przyczepę wykrzywiło. Chodź tu, kurwa! Gdzie mi to zboże zabiera? Chodź tu, bo tutaj trzeba dokosić te swoje mijoki. A ich nie będzie, bo je zniszczę. Twoje mijoki są genialne. Ja bym takich nie lubił. Nie. Jadę tyłem. No kosisz może tyłem. Nie, tyłem skoszę. Nie da się. Dobra. W farmingu 14 się dało. 14? Nie, to nie było na PlayStation. To było na Androida. No co ty? Jadę tyłem, kosze. Tego nie ogarniesz. Ale nie ogarniesz. Ale zadymczył. Który? Puścił ale smoga. Ale tutaj mijoki są. Ej, patrz jak ładne krzyżacie. No jest cudowne, piękne. Jak przyjedzie tutaj towarzysz Morawiecki, o, bo to jest teraz premier. Jak przyjedzie towarzysz Morawiecki, to ci powie, jak wygląda rolnictwo. No, się pytał, a komu ja tu płacę za te zbiory? Ale on nie płaci nam. A kto? Minister finansów nam. Nie, minister finansów też nam nie płaci. Nam kto? Płaci pan Kolejusz. Kolejusz. Dobra, jedziemy, wysypuję. Kolejusz Lech. Ja idę wysypać. Ale gdzie ty idziesz wysypać, jak tam przecież jest mijo? Już jeszcze byś go wziął. A gdzie on tu jedzie? Gdzie ja? Ja? Ej, opętało go. Nie, czy on stoi? O nie, dobra, stoi. A myślałem, że go opętało i jedzie do nas. Opętało New Holanda.
Ale pierwszy raz coś opętało na farmingu. Nie, pierwszy raz coś opętało na farmingu. Jak jeździły mi kosiarki do 21 tysięcy na godzinę i to nie były opętane. Te kosiarki w 17, które ruszyłeś nią, a ona już się wywracała i 21 tysięcy na godzinę. To było złe. Normalnie się nie da osiągnąć prędkości minusowej. Nawet na wstecznym. No. I nam wzięli przyczepę, ale my się wyładujemy. Ile to do silosu? Jedź! Ty pojechałeś z tą przyczepą, trzeba do niej Holandii. No.